Prezydent ogłosił, że jednak ułaskawi Kamińskiego i Wąsika, natomiast nie zrobi tego tak od razu, bo prezydentowi przysługuje prawo łaski, które jest określone w artykule 160 Konstytucji i gdyby to zastosował, wyszliby tego samego dnia, gdzie prezydent by podpisał to prawo łaski, natomiast nie. Powiedział, że zainicjuje tą procedurę, która jest określona w przepisach kodeksu postępowania karnego, czyli najpierw sprawa trafi ponownie do sądu pierwszej i drugiej instancji, który wydawał wyrok, żeby wydali opinię. I dopiero wtedy, jeżeli chociażby jeden z tych sądów zaopiniuje pozytywnie ocenę co do ułaskawienia, to wtedy akta są przekazywane do prokuratora generalnego i prokurator generalny składa wniosek do prezydenta. Natomiast jeżeli obie opinie będą negatywne, to akta nie są przekazywane dalej. Oczywiście na każdym etapie prezydent będzie mógł zażądać tych akt i zainicjować tą procedurę z artykułu 139 samodzielnie, nie czekając na pozytywne opinie. Natomiast to pokazuje, że jednak on chce chyba, żeby ci panowie się posiedzieli w tym zakładzie karnym kilka miesięcy.